potyczki z I i II wojny światowej z użyciem ciężkiego sprzętu i zaangażowaniem ponad setki rekonstruktorów. To teatralny rezultat Nocy Muzeów, które 5 maja przygotowało Muzeum Ziemi Wałeckiej. Pełen wrażeń dzień zdominowało jednak uroczyste otwarcie skansenu fortyfikacji Grupy Warownej Cegielnia, czyli plenerowej wystawy, która ma ogromną szansę stać się jedną z najciekawszych w Polsce, taką, o której będzie się mówić. Zdzisław Tuderek, burmistrz Wałcza, przez lata zabiegał o rewitalizację tego miejsca. Dzięki pomocy unijnej miasto odzyskało część swojej historii. Ja przyznam się, że wstydziłem się tego miejsca i unikałem zbytniej promocji jako umocnienia wału pomorskiego, bo sam gdybym przyjechał, załóżmy z Łodzi czy z Wrocławia, to byłbym rozczarowany, a przede wszystkim miałbym pretensje do gospodarzy za wygląd z tamtego. W tej chwili jest to, tak jak pan powiedział, ścieżka dydaktyczna w pierwszym względzie, ale ona także jest nadal miejscem historycznym. Tam co się dało, to zachowaliśmy w takim stanie, jakim to po wysadzeniu przez wojska radzieckie i polskie w 1945 roku to zostało. Natomiast liczymy, że będzie rozpoznawalny element Wałcza, że nie będzie tylko to napis w historycznych opracowaniach Wał Pomorski, ale będzie to zmaterializowana forma czegoś, co można obejrzeć, a przede wszystkim dowiedzieć się, przeczytać, spotkać się właśnie tak dzisiaj. Wspaniale sobie panowie poradzili. To dopiero początek drogi, aby stworzyć tu komplementarną do historii Wału Pomorskiego wystawę, przyznaje Magdalena Suchorska-Rola, dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej. Muzealnicy motywowali miejskich urzędników do znalezienia poważnych środków na stworzenie skansenu. Udało się pozyskać blisko 3 miliony złotych. Musimy pochwalić się, że fundusze na tą inwestycję zdobyło miasto, pisząc projekt do RPO, są to fundusze unijne. Z nich została jakby zrealizowana inwestycja, a teraz ten obiekt przychodzi w ręce muzealników i my musimy tchnąć w to duszę historii i to miejsce musi zacząć służyć właśnie miłośnikom fortyfikacji, historii, militariów. I musi być takim miejscem otwartym, dostępnym i jednocześnie prostym w odbiorze. O wiedzę na temat wałeckich fortyfikacji nie było łatwo. Przedstawienie poniemieckich umocnień w sposób pełny wymagało wielu lat studiów i terenowych badań, które prowadzili zarówno naukowcy, jak i fascynaci. Dziś takie miejsca jak skansen fortyfikacji Grupy Warownej Cegielnia to wciąż wyjątek, mimo że Wał Pomorski należał do największych w Europie systemów umocnień obronnych. Zacząć trzeba od tego, że pozycja pomorska, czyli fortyfikacje broniące niemieckiego wtedy Pomorza, powstały w latach 30., a zaczęły być budowane w 1932, czyli jeszcze zanim Adolf Hitler został demokratycznie wybrany na kanclerza Republiki Weimarskiej. Obawiano się Wojska Polskiego, bardzo się zresztą obawiano Wojska Polskiego, jako znaczącego sojusznika Francji. Stąd budowano fortyfikacje wzdłuż całej granicy, no powiedzmy III Rzeszy, bo to później się pojawiła ta nazwa, całej wschodniej granicy, czyli granicy z Polską, w Prusach Wschodnich, na Pomorzu, na ziemi lubuskiej czy nad Odrą. Tak de facto fortyfikacje ciągną się prawie od Bałtyku po Wrocław. A Wał Pomorski, jak to obecnie nazywamy, czy pozycja pomorska, przecina Pomorze od Bałtyku po Gorzów Wielkopolski. Kolejnym z ekspertów, jakich podczas Nocy Muzeów spotkać było można w Wałczu, był Marcin Dudek, od ponad 30 lat badacz Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego oraz Wału Pomorskiego. Dzięki takim ludziom wiele tajemniczych do tej pory szczegółów znalazło swoje miejsce w historycznych opracowaniach. Wraz z panem Marcinem Dudkiem poznajemy jeden z największych bunkrów Grupy Warownej Cegielnia, tak zwany Bewerk. Przygotowanie budowy zajmowało prawdopodobnie więcej niż sam proces betonowania, bo betonowanie było ciągłe i zajmowało kilka dni prawdopodobnie takiego schronu, no może kilkanaście. Ono nie mogło być przerwane ze względu na to, że struktura betonu wymaga tego, żeby przerwa nie była tam kilka godzin. Największa przerwa między jedną dostawą betonu a drugą. Ale generalnie to było betonowanie ciągłe. Oczywiście ten beton był ubijany i zagęszczany jeszcze mechanicznie,
bo ubijanie betonu no to była taka standardowa metoda, tym, że mechanicznie. Polacy na przykład w tym czasie używali ręcznego ubijania betonu. Niemcy już mieli ubijaki takie buławowe, mechaniczne i to doskonale spełniało swoją rolę. No i potem przystępowano do wykańczania, czyli tak, zasypywano to, co zostało z wykopu budowlanego, wywożono wszystkie niepotrzebne urządzenia, trwały prace wykończeniowe, a na zewnątrz trwało maskowanie, wyrównywanie terenu, niwelacja. Wtedy dopiero okazywało się, co tak naprawdę wymaga splantowania, a co zasypania, prawda? I na koniec schron był oczywiście maskowany. Oczywiście ta ściana inaczej wyglądała, bo schron taki przygotowany do walki miał tutaj zawieszoną ściankę maskującą, która dodatkowo rozmywała ten nieprzyjemny cień obiektu, który na każdym zdjęciu lotniczym jest widoczny, więc starano się to zawieszać siatką maskującą. W ramach każdego odcinka każdy schron miał swój numer i nazwę. Tutaj akurat jest słabo zachowany, ale jednak czytelny napis D.S.5, tak? Możemy to rozszyfrować. Deutsch Krone, czyli Wałcz, S.Zit, odcinek południowy i numer 5 schronu na odcinku południowym. W momencie budowy schronu tego pomieszczenia nie było. To, co tutaj widzimy, to jest otwór, czy dziura, która powstała po wyburzeniu części ścianek działowych na skutek eksplozji, która w tym miejscu nastąpiła, ale faktycznie ta część schronu była podzielona na kilka bardzo ważnych elementów. Każde wejście było bronione strzelnicą oddzielną. Nie dość, że strzelnicą obrony zewnętrznej, ale i strzelnicą obrony wewnętrznej. Na końcu korytarza znajduje się kolejne pomieszczenie bojowe i kolejna kopuła pancerna. Z tym, że tym razem nie jest to kopuła uzbrojona w karabiny maszynowe, a kopuła obserwatora artylerii. I obserwator artylerii jest dużo ważniejszy niż wszystkie te karabiny maszynowe zamontowane w tym schronie. Otóż on tutaj miał optymalne warunki do obserwacji i korygowania artylerii, która była gdzieś schowana na z tyłu, daleko za linią frontu, ale mając precyzyjne nastawy, mogła bardzo precyzyjnie razić nieprzyjaciela. Jak ktoś ładnie powiedział, to był wysoko wyszkolony podoficer, który co prawda przy pasie miał tylko pistolet, ale strzelał całą baterią albo dwoma bateriami artylerii dokładnie wyznaczony punkt. Eksploracja bunkra była nie lada gratką i dla tych, którzy pośród niemieckich umocnień Grupy Warownej Cegielnia byli po raz pierwszy i również dla wszystkich tych, którzy po fortyfikacjach już chodzili. Dla mieszkańców okolic Wałcza taka instalacja mogłaby wydawać się niczym niesamowitym, bo przecież w krajobraz okolicy bunkry wpisane są od zawsze. Co ciekawe, okazuje się, że bunkier muzealny to jednak coś więcej. Pierwszy raz jeszcze jestem szczerze w tym miejscu, mieszkam 45 km, no bo w Pila, ale pierwszy raz miałem okazję zobaczyć tutaj szczerze. I przyznam, że jest dobrze wykonane i odwzorowane. Powiem, warto naprawdę, choćby ilość ludzi przede wszystkim świadczy, że jednak ktoś historię pamięta przede wszystkim, zna i chętnie tutaj przyjeżdża, prawda? Mieszkamy tu obok, przyszliśmy zobaczyć, co tu otwarte. Pierwszy raz chyba taka ścieżka dydaktyczna, żeby można było sobie do bunkra wejść. No chyba tak. Tak legalnie? No legalnie tak. Bardzo fajnie, super atrakcje. Jesteśmy tu pierwszy raz, mieszkamy w Wałczu od jakiegoś czasu, ale pierwszy raz jakoś nam się dało. Bardzo, pierwszy raz byliśmy, chociaż jesteśmy z Wałcza w sumie. Nie, no, ja byłem jak tam ziemi było tyle, taka zagówniarza. No tak, bo sporo tego tutaj macie, no ale taka ścieżka dydaktyczna i taki fort dla turystów to jest chyba coś. Pewnie. Fajnie, tak, bardzo fajnie. W końcu coś zrobili. Bardzo ładnie odnowiono i pokazuje prawdę to, co było kiedyś. No i taka turystyczna ścieżka, to można z wnuczką bezpiecznie przyjść. I nie tylko z wnuczką, bo jak wnuki przyjadą z Anglii, też pójdziemy, nie? A interesuje się pan historią czy fortyfikacjami? Byłem kiedyś żołnierzem, także trochę myślę o tym. Jak się państwu w środku podobało? Bardzo. Bardzo, tym bardziej, że znamy te obiekty od wielu lat. Właściwie od 20 ponad lat znamy, także różnica jest diametralna. No, kawał wielkiej roboty miasto zrobiło. Atrakcja turystyczna przede wszystkim. No i cieszy nas fakt, że jest to pod patronatem muzeum, także będzie ktoś tym obiektem cały czas dysponował. Poza tym wiemy, że tutaj są grupy młodych chłopaków, młodych takich 16-18 latów, fascynatów tamtego okresu, a więc cały czas pielęgnują jak gdyby tą tradycję. No jest rewelacja, naprawdę rewelacja. W zeszłym roku byliśmy na takim pokazie w dole tutaj w wyrobisku, też taki plenerowy właśnie pokaz. Także no świetnie, że coś takiego się dzieje. Jesteśmy zachwyceni wręcz. Jest super, jest super. Że aż takim pięknym rozmachem przede wszystkim, nie? Tak, no, duży rozmach. Widać, że są włożone odpowiednie pieniądze, że to nie jest jakaś taka jednorazówka, jak to mówią, a rzeczywistość taka fantastyczna, naprawdę. Super, jest okej. Okay.
Program Nocy Muzeów w Wałczu to jednak nie tylko otwarcie skansenu fortyfikacji. 5 maja zorganizowano także festyn, na którym tysiące widzów obejrzały inscenizację z cyklu Ostatnich dni II wojny światowej. Przypomnijmy, że rekonstrukcje historyczne od lat wpisują się w roczny program przygotowywany przez Muzeum Ziemi Wałeckiej. Tym razem ponad 100 rekonstruktorów, dysponujących niesamowitym wręcz zbiorem ciężkiego sprzętu, zaprezentowało m.in. inscenizację bitwy o Monte Cassino czy walk na przedpolach Berlina. Dzięki pasjonatom zajmującym się rekonstrukcją historyczną możemy na własne oczy zobaczyć, jak wyglądały zbrojne starcia żołnierzy na przełomie wieków. To efekt pewnej ewolucji od historycznych książek poprzez muzealne korytarze, aż tutaj, na pole inscenizowanej bitwy. Tak swoje hobbystyczne drogi opisują sami rekonstruktorzy. A początki podobno nie były łatwe. Te mundury to nie było tak, powiedzmy, w latach przełomie lat 90. i 2000. ze staniem munduru. Nie jechało się tam, załóżmy, do Hero Collection czy do pana Frankowskiego. Po prostu trzeba było kombinować, co się da. Pierwsze mundury są jakieś tam hełmy pomalowane na czarno, płaszcze skórzane i tego typu rzeczy. Zaczęło się zbierać literaturę, zaczęło się tym interesować, oglądać różnego rodzaju informacje na ten temat, które były w telewizji. I moja przygoda tak naprawdę zaczęła się z taką poważną grupą rekonstrukcyjną, która wypłynęła w tamtych czasach i dzisiaj można powiedzieć, że jest dalej w czołówce grup odtwarzających oddziały niemieckie. To jest Pomerania 1945. I tam zacząłem stawiać swoje pierwsze kroki w mundurze niemieckim. Po czym bardzo szybko, w ciągu 2 lat, przyszedłem na armię rosyjską, czy też armię polską, dlatego że była taka potrzeba, było zapotrzebowanie na takich typ wojsk, który świetnie się sprawdzał, okazało się, że jego stosunkowo niewiele w porównaniu z żołnierzami niemieckimi. Trzeba było jednak zrobić tą drugą stronę i robimy ją do dzisiaj z olbrzymim powodzeniem. Jeździmy nawet na imprezy międzynarodowe, jest bardzo fajnie. Ogólnie militariami, czyli mundurem, interesowałem się już od dzieciństwa. No ma też związek może z tym, że mój ojciec był oficerem Wojska Polskiego. W tej chwili już jest w stanie spoczynku, ale tak, czyli no, jeśli chodzi o wojsko, to od dzieciństwa byłem z tym związany. Zawsze człowiek, jeżeli się czymś interesuje, no dąży do perfekcji, także mi do perfekcji jest bardzo daleko. Dlatego będę wciąż starał się pogłębiać swoją wiedzę, jak i mundurowanie, wyposażenie. To wszystko jest po prostu powiązane ze sobą. Także no, daleko mi, jak powiedziałem, do perfekcji, więc myślę, że to zainteresowanie będzie trwało długi, długi czas. Skromność to niemalże rekonstrukcyjny zwyczaj, ale gro osób odtwarzających historię bitewnego pola to eksperci, którzy pilnują detali, bo te, jak mówią, są istotą tego zajęcia. To fantastyczne przeżycie, mówili tymczasem o inscenizacji zgromadzeni na terenie Grupy Warownej Cegielnia mieszkańcy Wałcza. Tuż po rekonstrukcji bitewnej czekały na nich kolejne atrakcje, występy grup tanecznych i koncert legendarnego Stana Borysa. Za wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka. A cała wielkość tej pracy znajduje się.